Witaj, dzień dobry, a w zasadzie to dobry wieczór. Czy znasz tą twarz? Jeśli wydaje Ci się ona jakaś taka dziwnie znajoma, to zapewne jak wiele tysięcy osób na całym świecie, znasz ją ze swoich snów. Jak bowiem donoszą media na całym świecie, nawet niemiecki Bild w artykule, który najlepiej przetłumaczyć na polski, jako dlaczego ludzie na całym świecie śnili o tej twarzy? Osoba, która mniej więcej tak wygląda, w tej chwili pokazuje ci portrety pamięciowe, śni się dość powszechnie ludziom na całym świecie. Ludziom, którzy mają różne wierzenia. Pochodzą z różnych warstw społecznych, interesują się zupełnie innymi rzeczami. Mimo to, bardzo wiele ludzi śni o takim mężczyźnie, o tak wyglądającym, u wielu z tych ludzi zachowuje się w sposób bardzo dziwny, zupełnie jak obce ciało we śnie. Pojawia się i zaczyna udzielać rad dotyczących życia codziennego. Stąd też wśród wielu zwolenników teorii spiskowych, którzy mają pewne zacięcia do demonologii, od razu pojawia się skojarzenie z tak zwanym uzależnieniem demonicznym i demonicznym wpływem, kiedy to istota przesiąknięta złem, istota nadprzyrodzona, przenika do świadomości człowieka i stara się go od siebie uzależnić. Najpierw udzielając mu dobrych rad, wskazówek, porad życiowych, dzięki którym odnosi ona sukcesy. Ale z czasem, z czasem te porady stają się coraz bardziej pokrętne, coraz bardziej szkodzą osobie, która te porady dostaje, aż w końcu przez uzależnienie. Od takich demonicznych porad, osoba, której są one udzielane, popada w bardzo głębokie tarapaty, w końcu jest niszczona lub targa się na własne życie. Tak chociażby jest według wielu ludzi, którzy zajmują się demonologią, opętaniami, z osobami, które próbują przywoływać demony, m.in. za sprawą tabliczki Ouija. O której robiliśmy już film, i link do tego vloga znajduje się w pierwszej linii opisu, ale jest także inne wytłumaczenie. Okazuje się bowiem, że pojawiła się informacja pochodząca od pewnej agencji reklamowej, że wszystkie te tytuły prasowe i całe nagłośnienie tej sprawy to jest ich sztuczka, że to jest ich fake, że oni wszyscy, za tym stoją. Problem polega tylko na tym, że ta odpowiedź jest jeszcze dziwniejsza i jeszcze bardziej niesamowita od historii, którą miałaby wyjaśniać. Jest pełna luk, ta informacja pochodząca od agencji marketingowej, agencji PR-owej, oraz agencja ma ewidentny motyw. Przypisanie sobie zorganizowania gigantycznego wpływu na umysły ludzkie, a przecież tym zajmują się agencje marketingowe i agencje PR-owe. Agencja marketingowa ma na przykład Tobie wmówić, że kompletnie nie możesz żyć bez zupełnie nowej torebki i musisz za nią zapłacić kilka tysięcy złotych tylko dlatego, że ma ona logo. Określonej firmy. Agencje PR-owe zaś wmawiają tobie, że powinieneś kogoś lubić albo nie lubić, jeśli jest to agencja czarnego PR-u. A, a więc instytucja ta zajmuje się wpływaniem na ludzkie umysły na postrzeganie świata za pieniądze. A więc przypisanie sobie zrobienia takiego fejka to genialna reklama dla tej agencji. Agencji, która nigdy nawet nie uprawdopodobniła tego, że za tym stoi. Także spiskowa teoria w spiskowej teorii. Za chwilkę ją sobie wytłumaczymy od samego początku. Skąd się wzięło to e, przekonanie, ta informacja, że mężczyzna tan śni się wielu osobom na całym świecie. Skąd pochodzą te rysunki pamięciowe i o co w tym wszystkim chodzi, a także omówimy sobie osiem, a w zasadzie przepraszam dziewięć wynotowanych przeze mnie z czeluści internetu prawdopodobnych wyjaśnień całej tej sytuacji od tak zwanych racjonalnych, choć niekoniecznie muszących być prawdziwymi, no bo agencja piarowa przypisująca sobie cudze zasługi i nie czy cudzą pracę, i nieuprawdopodobniająca tego w żaden sposób, no to nie jest zbyt prawdopodobna, choć tak zwana racjonalne wyjaśnienie, ale będzie także o wyjaśnieniach z demonologii, z parapsychologii, z, y, z, y, z psychiatrii, z psychologii, z ufologii i wielu, wielu. Innych. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do zostania ze mną, ale najpierw muszę powiedzieć to, co jest bardzo ważne, bo jesteśmy na YouTubie i tu trzeba mówić rzeczy oczywiste. Nawet jeśli widzowie kanału wideo prezentacje znają je już na pamięć, to trzeba. Drodzy Państwo, film, który właśnie oglądasz, należy do serii. Spiskowe teorie. Ta seria jest serią rozrywkową. Oznacza to, że dla waszej rozrywki, żebyście dobrze spędzili kilkadziesiąt minut, wyszukuje w zak zakamarkach źródeł, zwykle internetu, ale czasem zdarza się znaleźć coś również w mediach głównego nurtu, przeróżnych teorii. Niesamowitych, yy, tajemniczych, potocznie zwanych Teoriami spiskowymi, a następnie dla waszej rozrywki poddaję je analizie logicznej, podkreślając jednocześnie kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także działa to w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że musi być nieprawdziwe, a to, że coś jest kompletnie bezsensu i niedorzeczne, to wcale nie znaczy, że politycy rządzący tym światem tego nie zrobili, ale jest jeszcze jedna ważna zasada. Teorie, jak już powiedziałem, przytaczam tak, jak przedstawione są one w źródłach i podaję je analizie. Tylko dlatego, że to robię, to wcale nie znaczy, że w tą teorię, którą omawiam, wierzę. Choć dziś co najmniej kilka wyjaśnień tego fenomenu wydaje mi się jak najbardziej logiczne. Tradycyjnie także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcą dla mnie kilka minut swojego czasu i wyłączą adblocka. Dzięki czemu zgodzą się, żeby w tym filmie wyświetlały im się normalnie reklamy. Jest to oczywiście poświęcenie z waszej strony, za które bardzo serdecznie dziękuję, bo poświęcicie na to kilka minut, ale dzięki temu, że te reklamy będą się wyświetlały, jeśli któraś z nich spodoba Wam się na tyle mocno, że jej nie przewiniecie, to ja sobie zarobię parę złotych na swojej pracy, a do tego filmu no, przygotowywałem się dużo więcej niż kilka minut, a i jego nagranie, jak zobaczycie, trwać będzie dużo, dużo dłużej. Także bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam też o zasadzie nie niedziela, Zgodnie z tą zasadą, jeżeli pod tym filmem będzie do wtorku do północy 5000 łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniesz ode mnie drugi dodatkowy materiał z serii, której właśnie oglądasz. Drodzy Państwo, może zanim przeczytamy sobie źródła, a źródła to będzie m.in. The build, ale także polski portal zdrowepasje.pl to tak. W bardzo, bardzo pokrótce powiedzmy sobie, jak ta sytuacja z tą, z tą twarzą się zaczęła. Zaczęła się ona, drodzy państwo, no to będzie już ze 14 lat temu, coś takiego. Nie więcej, z 16 lat temu. Drodzy państwo, to był rok bodajże, że w 2006, kiedy to. Pewien psychiatra, jak w zasadzie taki, psychiatra, ale mm, z zacięciem psychologa, bo on prowadził psychoterapię, czyli nie taki typowy psychiatra, co to tam y, przepisuje pacjentowi leki, y, jakieś zabiegi i inne tego y, typu rzeczy, i tam bardzo mocno na farmakologii albo y, zabiega, które y, czasem przypominają tortury. Opiera swój sposób leczenia pacjenta, tylko taki, który stosuje rozmowę, psychoanalizę, pewne metody przepracowywania pewnych rzeczy z pacjentem, ale oczywiście czasem się też, też po, posiłkuje, posiłkuje farmakologią, ale bardzo dużo właśnie rozmawia z pacjentem, stosuje. Tak zwaną terapię. Jeden z takich psychiatrów prowadził terapię z pacjentką, właśnie bodajże kobietą, która miała problem. Problem natury, dość powiedziałbym, takiej, no powiedzmy to, intymnej. Miała problemy, słabo jej wychodziło dzieciństwo, z tego powodu miała. Różne traumy to wpływało na jej życie obecne. No, można śmiało powiedzieć, że no, miała kobieta problemy. I w czasie tej terapii przyznała się terapeucie, psychiatrze, że śni jej się pewien mężczyzna. Mężczyzna. Bardzo specyficzny. Mężczyzna, który pojawia się w snach, tak jakby był trochę do nich wgrany. Mężczyzna, który zachowywał się, to jeszcze były czasy tego Worda starego, jak taki spinacz. Może ktoś pamięta jeszcze, jeszcze może ktoś pamięta taki stary, starą wersję Worda pakietu Office, i tam był taki spinacz. Spinacz podpowiadacz. I jak ten spinacz podpowiadacz widział, że coś robisz, i się algorytm domyślał, że czegoś nie wiesz, to tak się pojawiał ten spinacz i próbował ci pomóc. Próbował domyślić się, co ty chcesz zrobić i ci powiedzieć, jak to zrobić. I na tej zasadzie w jej snach pojawiał się bardzo specyficzny mężczyzna, który udzielał jej rad dotyczących życia codziennego. Co, co bardzo istotne, kobieta uznawała, że te rady są istotne i dobre, i zaczę, zaczęła popadać takie pewne, coraz głębi, głębsze uzależnienie od tej postaci, która pojawiała się w jej snach. W taki sposób, że najpierw traktowała to, jak to, no, Sen, wiara, przepraszam, sen Mara, Bóg wiara. Po prostu no, pojawiał się ten człowiek, śnił jej się, a potem zapominała te sny, wszystko było w miarę normalnie. Natomiast te porady z biegiem czasu zaczęły się robić coraz to konkretniejsze i coraz to bardziej dopasowane do jej aktualnych rozterek. Do tego stopnia, że jak kobieta miała jakiś Problem życiowy, jakąś kwestię bardzo ważną do rozważenia, to zaczynał jej się ten człowiek śnić i jej mówił dokładnie, co powinna zrobić. W pewnym momencie kobieta uznała, że postąpi tak, jak doradzał jej ten człowiek, i to bardzo dobrze wyszło. Okazuje, okazało się, że sytuacja została rozwiązana całkowicie po jej myśli, wszystko poszło. Dobrze. A więc gdy następnym razem miała podobny problem, gdy miała jakby to młodzież powiedziała bardzo poważną zagwostkę i nie wiedziała jak sobie poradzić i znowu przyśnił jej się ten człowiek, który niejako wszedł w inny sen, tak jak właśnie tak jak ten spinacz, czy jak czasem w filmie gdzie jest przebita czwarta ściana, że jest sobie o czymś film i nagle pojawia się jakaś postać i mówi bezpośrednio do widza, tak samo tutaj nagle się pojawiał ten człowiek i bezpośrednio do niej mówił w tym śnie, jakby był wgrany, dograny, nałożony. No i jak on się pojawił i zaczął jej mówić, co powinna zrobić, jakie będą tego konsekwencje i że to dobrze wyjdzie, um, idzie, to ona też Yy, też, yy, też zrobiła tak, jak ten człowiek ze snu jej poradził. Następnie już się w ogóle nie wahała i przy kolejnych sytuacjach od razu robiła tak, jak on chciał. A w zasadzie jak on radził, bo wiedziała, że dobrze na tym wychodzi. I dlaczego powiedział o tym psychiatrze? A no dlatego, że miała bardzo poważny problem i od kilku dni ten mężczyzna jej się nie śnił. Ona już zdradzała ślady uzależnienia od tego mężczyzny, ze snów, w ten sposób, że zatraciła zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. Mając poważny problem, czekała, aż ten mężczyzna jej się przyśni i podejmie decyzję za nią. Daje jej dokładną instrukcję i on się nie śnił. Jak już powiedziałem, od kilku dni. Dlatego ona chciała poprosić tego psychiatrę o to, żeby przepisał jej jakieś pigułki nasenne, bo chciała więcej spać. Licząc na to, że dzięki temu przyspieszy sytuację, w której ten mężczyzna jej się przyśni. Psychiatra trochę się zląkł, zaczął bowiem szukać. Być może jakichś zaburzeń psychiatrycznych, które się u jego pacjentki pojawiły. Zwłaszcza, że będąc mądrym człowiekiem, no zdawał sobie sprawę, co, może, co, może, co może spowodować takie zdanie się na, na kogoś, tak. I on właśnie się zastanawia, czy to była podświadomość, czy coś innego, no ale zakładał, że jest sytuacja, w której można powiedzieć, decyzje życiowe podejmowane są w sposób na pewno nieprzemyślany, a do tego jeszcze nie do końca świadomy. I on się bardzo mocno tego zląkł i chciał przepracować ze swoją pacjentką tą sprawę. W ramach terapii Poprosił, żeby jego pacjentka, która dobrze rysowała, żeby narysowała tego człowieka. No i okazuje się, że zrobiła to. Narysowała i, i skończył się czas, a rysunki zostały u tego psychiatry. Na widok. I traf chciał, że jednym z kolejnych pacjentów, który przyszedł, gdy jeszcze te rysunki były na widoku, był człowiek, któremu też ten mężczyzna się śnił. Śnił się na tyle mocno, że mężczyzna ten doskonale pamiętał jego twarz, i gdy tylko zobaczył portret pamięciowy tego śnion śnionego mężczyzny. U psychiatry, to od razu mu powiedział, że taki człowiek, że on zna tą postać, on zna tą twarz. Ten człowiek mu się śni. I opisał mu bardzo podobną sytuację do tej pierwszej pacjentki: że ten człowiek mu się śni, że ten człowiek daje mu rady życiowe i że on nauczył się, że te rady życiowe są dobre. W sensie trafne, że gdy robi tak jak ta postać ten śniący twór od niego oczekuje, to dobrze na tym, dobrze na tym wychodzi. Natomiast gdy postąpi inaczej, to wychodzi na tym bardzo słabo. Psychiatra się zląkł, No bo jeden człowiek przypadek. dwóch już nie do końca. Bardzo mocno bał się, że być może sprawa dotyczy w jakiś sposób jego, że być może w jakiś sposób on, bo się zajmował również hipnoterapią, wpływa na umysły tych pacjentów i że to jego pacjenci śnią o tym mężczyźnie. Żeby się przekonać, czy rzeczywiście tak jest, Portrety pamięciowe tego mężczyzny wysłał do swoich kolegów po fachu z prośbą, żeby pokazali je swoim pacjentom i ustalili, czy jego pacjenci również, e, również śnią o tym mężczyźnie. Okazało się, że wiele tysięcy pacjentów leczących się w wielu gabinetach psychologicznych i psychiatrycznych, praktycznie na terenie całego świata, bo tamci odkryli, że widzi w snach tą twarz i po prostu śni o tym mężczyźnie. Bo, a dlaczego tak dużo tych, dlaczego tak dużo i na całym kontynencie tych, tych ludzi jakby zostało przepytanych? No bardzo prosto, on to wysłał do kilku, czy tam kilkunastu gabinetów, a stamtąd gdy już ci adresaci się przekonali. O kurczę, rzeczywiście moi pacjenci też go widzą, też o nim śnią, no to się zainteresowali i rozesłali to dalej, 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 dalej. I niczym post na Facebooku rozniosło się to po bardzo, ale to bardzo wielu przeróżnych gabinetach. Następnie powstała strona internetowa opisująca całą tą sytuację, gdzie opublikowano już liczne portrety pamięciowe tego mężczyzny wykonane różnymi technikami i okazuje się, że nie tylko ludzie leczący się psychologicznie czy psychiatrycznie widzieli tego mężczyznę w swoich snach, choć okazało się, że nie każdemu śnią się w ten sam sposób, że nie każdemu udziela życiowych porad, ale że bardzo, bardzo... Niektórzy po prostu o nim śnili. Widzieli go jako postać. Ale śnił się bardzo wielu, bardzo różnym osobom. Ciekawe, prawda? Teraz może przeczytajmy materiały źródłowe, żeby nie było, że ja tutaj coś ściemniam. Pierwszy Przyznaję, korzystam z autotranslatora, bo mój niemiecki jest bardzo, bardzo słaby, artykuł z Bilda um, pod tytułem Dlaczego y, y, tajemnica człowieka marzeń? Dlaczego ludzie na całym świecie śnili o tej twarzy? Dlaczego ludzie na całym świecie śnili o tej twarzy? Dziwna, lekko uśmiechnięta twarz pojawiła się w snach co najmniej 2000 osób na całym świecie, mimo że nie wiedzą, kim on jest. Krążyły w internecie plotki tki, na temat tego, czy jest, czy jest to prawdziwy fenomen, czy rodzaj wymyślonej histerii. W 2006 roku pacjentka nowojorskiego psychiatry po raz pierwszy twierdziła, że widziała twarz mężczyzny w swoich snach. Chociaż w ogóle nie znała mężczyzny, udzielił jej cennych rad na temat jej życia. Rysunek mężczyzny oparty jest na jej opisie. Według drugiej wersji ona sama to narysowała. Później inni pacjenci, którzy widzieli rysunek na biurku psychiatry, zgłaszali, że mieli podobne doświadczenia. Psychiatra wysłał kopię obrazu do kolegów i wróciły raporty, że pacjenci na całym świecie rozpoznawali twarz. Mężczyzna, którego twarz jest zawsze taka sama, wydaje się różnym ludziom jako coś innego. Niektórzy opisują go jako postać ojca. Inni jako kochanka, a nawet przebranego za świętego Mikołaja. Co mogło spowodować to e, zjawisko, to drodzy Państwo, będzie za chwilę. Najpierw opis tej sytuacji z drugiego źródła, czyli z portalu mm, Zdrowe Pasje. E, napisała to redakcja, czyli autor się nie podpisał. Tytuł, czy śnił ci się kiedykolwiek ten człowiek? Jeśli tak, to koniecznie skontaktuj się z Trzy kropki. Czy to możliwe, że setkom tysięcy osób na całym świecie regularnie śni się ten sam, tajemniczy i całkiem nieznany człowiek? Powiada się, że od 2006 roku ten człowiek pojawia się w snach ogromnej ilości osób i daje im dobre rady. Odnośnie ważnych kwestii życia codziennego. I to jest bardzo poważna nieścisłość. Nie pojawia się od 2006 roku, tylko od 2006 roku sprawa została nagłośniona. W styczniu 2006 roku pacjentka znanego nowojorskiego psychiatry naszkicowała oblicze mężczyzny, który regularnie pojawiał się w jej snach. Pomimo iż kobieta nie znała tego człowieka w snach, udzielał on jej porad odnośnie spraw życia codziennego. Te porady dotyczyły wielu rozmaitych kwestii, a tajemniczy mężczyzna wydawał się być bardzo obeznany z każdym szczegółem życia śniącej o tym kobiety. Pierwszy portret pamięciowy tajemniczego mężczyzny ze snów, wykonany przez pacjentkę. Portret pamięciowy leżał sobie na biurku psychiatry przez kilka ładnych dni, a może nawet nieco dłużej. Pewnego razu inny pacjent całkiem przypadkowo zauważył wspomniany rysunek i skojarzył z nim mężczyznę, którego regularnie widywał w swoich snach. Również i on nie znał tego człowieka na jawie, ale podobnie jak w przypadku autorki szkicu tajemniczy mężczyzna ze snów udzielał pacjentowi porad. Zaintrygowany dziwnym zbiegiem okoliczności, a może wcale nie był to zbieg okoliczności, psychiatra postanowił przyjrzeć się bliżej tej nieoczekiwanej sprawie. Czyżby dwie różne osoby widywały w swoich snach tego samego człowieka, którego na dodatek w ogóle nie znały? Rozmyślał psychiatra: A może tylko ludzie z problemami psychiatrycznymi śnią o tym mężczyźnie? A może? A może ten tajemniczy człowiek śni się tylko pacjentom uczęszczającym do mojego gabinetu psychiatrycznego? To by była najgorsza ze wszystkich możliwych opcji. Natrętne rozmyślanie na temat tajemniczego mężczyzny ze snów pacjentów. Nie dawało psychiatrze spokoju. Tak czy inaczej, lekarz w końcu postanowił przeprowadzić w tym kierunku swego rodzaju śledztwo. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, nowojorski psychiatra postanowił wysłać szkic twarzy tajemniczego mężczyzny do kilku swoich kolegów po fachu, którzy przyjmują pacjentów z nawracającymi snami. W ciągu kilku miesięcy kolejnych czworo pacjentów potwierdziło obecność tego człowieka we własnych snach. Ale to był dopiero Początek, początek ogromnej góry lodowej. Okazuje się, że w ciągu kolejnych dwóch lat co najmniej dwa tysiące osób potwierdziło, że widziało wspomnianego człowieka we śnie. Byli to mieszkańcy wielu rozmaitych miast na całym świecie. Los Angeles, Berlin, San Paulo, Teheran, Pekin, Rzym, Barcelona, Sztokholm, Paryż, New Delhi i wiele innych. Wszyscy ci pacjenci określali postać ze snów mianem ten człowiek. Kim jest ten człowiek? Podobno wielu psychiatrów pr próbowało i wciąż próbuje je logicznie wytłumaczyć fakt, że ten sam nieznajomy mężczyzna ścini się tym wszystkim osobom, z których, każ z których żadna nie zna go na jawie. Zaskakujące jest to, że we snach, w snach, Wszystkich pacjentów, u których potwierdzono tę dziwną y, przypadłość, ten człowiek wygląda dokładnie tak samo. Jak dotąd nie ma ustalonego związku ani wspólnej cechy wśród ludzi, którzy śnią o tym tajemniczym mężczyźnie. Oprócz tego, że wszystkie te osoby mają nawracające sny. Co więcej, żaden człowiek na jawie nigdy nie został rozpoznany. Yy, jako podobny do tajemniczego tego człowieka ze snów tysięcy osób. W rzeczywistości nie wiadomo, kim tak naprawdę jest ten człowiek, choć naukowcy specjalizujący się w tajemniczych dziedzinach wiedzy, takich jak filozofia, psychologia i psychiatra, mają wiele teorii odnośnie prawdziwej tożsamości nieznanego mężczyzny. Jedną z nich jest teoria. Archetypów. I tutaj sobie przeczytamy to i przeczytamy sobie w Bildzie, a potem te wyjaśnienia, które wynotowałem z głębszych warstw internetu. Poznamy. Teoria archetypów. Wedle powszechnie znanej dziś psychoanalitycznej teorii archetypów Karla Yanga, tajemnicza postać ze snów tysięcy osób na całym świecie jest archetypowym obrazem należącym do zbiorowej nieświadomości. Tego rodzaju postać może pojawiać się nie tylko w snach, ale także w odmiennych stanach świadomości. W trudnych czasach, na przykład rozwój emocjonalny, dramatyczne zmiany w naszym życiu, stresujące okoliczności itd., w szczególnie wrażliwych obszarach naszego życia codziennego, Zdaniem twórcy słynnej witryny internetowej, która do dziś nosi nazwę Ever Dream This Man, ten człowiek, jest postacią wielokrotnie widywaną w snach przez ludzi na całym świecie od 2006 roku. Choć Włoch Andrea Nella stworzył witrynę w roku 2008, dopiero w październiku 2009 zwróciła ona uwagę prasy i licznych internautów. Rozgłos o tym człowieku zrodził wiele memów internetowych. Misją witryny Nataliego miało być niesienie pomocy osobom, które widziały tego człowieka w snach i ułatwienie komunikacji między nimi, czyli. Taka trochę grupa wsparcia, bym powiedział. Niesienie pomocy osobom, to już było dążenie do zrozumienia, kim jest tajemnicza postać ze snów tysięcy osób i dlaczego pojawia się w pozornie pozbawionych wzorców, zestawieniach sytuacji, w snach tak różnych y, ludzkich podmiotów. Jak wygląda ten człowiek? No, to tak wygląda, jak mówiłem na początku. Jak na początku pokazywałem zdjęcia. Mam nadzieję, że w tym momencie uda mi się jeszcze raz Wam tutaj wkleić zdjęcie. Jeśli nie, no to przepraszam, mieliście je na początku. Poniżej umieściliśmy niektóre z oryginalnych rysunków wykonanych przez osobę, które widziały tajemniczego mężczyznę w snach. Czy ten człowiek naprawdę śni się tysiącom osób na całym świecie. Zakłada się, że ten człowiek rzeczywiście śnił się i nadal się śni tysiącom, a nawet setką tysięcy osób na całym świecie. Oficjalnie przyznaje się yy, przyznanie się przez twórcę witryny internetowej Ever Dream This Man Andre Natalie do sprytnego chwytu marketingowego wcale nie oznacza, że ten człowiek nie istnieje. A może to właśnie Natella widywał tajemniczego mężczyznę w swoich snach jako pierwszy. Coś takiego skłoniło słynnego specjalista od marketingu do ujawnienia prawdy dotyczącej swojego dzieła. A może ujawniony przez niego scenariusz wcale nie jest prawdziwy? Skoro Natella skłamał raz, to być może skłamał ponownie. A może w ogóle nie skłamał? Zobaczmy, co takiego się wydarzyło. Pomimo, iż w pewnym, w pewnym momencie witryna Ever Dream This Man zyskała bardzo dużą popularność, i spora liczba psychiatrów zaczęła się poważnie interesować tym tajemniczym zjawiskiem, w roku 2012 wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Twórca osobliwej witryny ujawnił publicznie, że ten człowiek jest jedynie wytworem jego marketingowej umiejętności. Ale mimo wszystko ci psychiatrzy, którzy się interesowali i rozmawiali ze swoimi pacjentami, wcześniej później informowali, że rzeczywiście ich pacjenci zgłaszają, że śnił im się ten człowiek. Co jest bardziej prawdopodobne, że spec od marketingu bawił się od 2006 do 2012, przepraszam, trochę krócej, bo zrobił tą witrynę trochę po tym, jak ten pierwszy psychiatra porosywał te listy do pierwszych swoich kolegów. Czyli wiele lat robił, yy, robił tą stronę tylko po to, żeby potem się przyznać, że to fake. No, miał w tym motyw, a mianowicie taki, że dzięki temu yy, zyskał rozgłos, zyskała rozgłos jego agencja i po prostu zyskiwał więcej klientów, ale czy takie coś się opłaca? A może, a może chciał na przykład bardzo mocno się Odciąć od tego, bo na przykład tracił klientów, dopóki tą stronę prowadził. Mogło być jedno i drugie. Mogło też tak być, że jakaś, jeśli ten mężczyzna na przykład był objawem jakiejś demonicznej ingerencji, to został do tego zmuszony. Ale, ale czy to ostateczna pra e prawda? Odnośnie tego człowieka panuje przekonanie, że ten człowiek śni się dalej wielu ludziom na całym świecie i to nawet tym, którzy nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Być może to właśnie dlatego witryna na Telli odniosła tak potężny sukces. W jakim celu jest jej twórca miałby ujawniać, że to był jedynie chwyt marketingowy, a może właśnie to ujawnienie całej prawdy miało mu przynieść. Kolejne ogromne sukcesy w marketingu internetowym? Dokładnie tak. To jest najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. No bo w sumie, jak niezwykle sprytnym marketingowcem trzeba być, by zaprojektować od zera i doprowadzić do światowego sukcesu projekt internetowy o nieistniejącym człowieku ze snów. Zresztą, projekt, który w pośredni lub bezpośredni sposób zapewnił jego twórcy milionowe zyski. Dlatego przypuszcza się i powszechnie zakłada, że Natella skłamał jedynie za drugim razem, czyli wówczas, gdy publicznie stwierdził, że wszystko sobie wyssał z palca. Teraz wróćmy do Bilda. W Bildzie w bildzie są na, 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 zaproponowane takie rozwiązania. Jego wizerunek jest częścią naszej zbiorowej podświadomości, gdzie zanikają ukryte wspomnienia wszystkich ludzi. Według psychoanalitycznej teorii Janga, ten człowiek jest archetypowym obrazem należącym do zbiorowej nieświadomości, który może wynurzać się w trudnych czasach. Twarz w rzeczywistości należy do istoty podobnej do Sandmana, czyli tej postaci dość mitologicznej, która może swobodnie wchodzić w sny ludzi za pomocą określonych umiejętności psychologicznych. Serwis dodał: To najciekawsza teoria i ta, która ma największe implikacje, ale ma też. Najniższą wiarygodność naukową. Jedna z teorii samopropagujących sugeruje, kiedy ludzie są narażeni na to zjawisko, są pod takim wrażeniem, że zaczynają widzieć mężczy... tego mężczyznę w swoich znach. No właśnie, a jakie jeszcze są próby wytłumaczenia tej historii? Jest ich, drodzy Państwo, dziewięć. Pierwsze, Zaburzenia psychiatryczne, podatność na sugestie. Bardzo dużo ludzi, którzy początkowo, wszystkie osoby, bo teraz to już dużo ludzi e, nieleczących się psychiatrycznie, e, mówi, że śni im się ten człowiek. Natomiast zaczęło się od pacjentów psychiatry oraz pacjentów jego kolegów i koleżanek po fachu. Słowo klucz pacjenci. Wszyscy ludzie, którym pierwotnie śnił się ten mężczyzna, mieli jakieś zaburzenia psychiatryczne. Może to oznaczać, że byli podatni na sugestie, zwłaszcza jeśli stosowano wobec nich hipnoterapię. Tutaj będzie taka mała, mała dygresja. Nie każdego da się zahipnotyzować. Mnie na przykład wielokrotnie próbowano i się nigdy nie udało człowiek, żeby dało się go zahipnotyzować, musi być mniej lub bardziej podatny na sugestie. To też zależy od pewnego, od pewnej siły hipnotyzera. Natomiast są tacy ludzie, którzy nigdy nie dadzą się zahipnotyzować lub też według drugiej teorii dadzą się, ale musi być wyjątkowo potężny hipnotyzer. No i po prostu nie spotkały na swojej drodze wystarczająco potężnego hipnotyzera, ale w drugą stronę to już działa na pewno, że żeby dać się zahipnotyzować, trzeba być w pewien sposób podatnym na sugestie. Co więcej, hipnoza według yy, wielu ludzi wcale nie działa tak, że cofa ciebie na przykład do dzieciństwa czy do jakichś wypartych wspomnień, tylko że hipnoza jest o takim specyficznym stanem, w którym Ludziom wizualizują się sugestie, a także w którym ludzie są bardzo mocno poddani, pod, podatni na konfabulacje. Zwłaszcza ludzie, którzy mają wewnętrzną potrzebę zaspokajania cudzych potrzeb. I tacy ludzie, gdy wejdą w stan hipnozy, mogą sobie wyobrażać różne rzeczy, żeby zadowolić hipnotyzera. Czyli podatność na sugestie i chęć zadowolenia hipnotyzera. Pierwsza osoba mogła zupełnie realnie mieć sytuację, w której śnił jej się taki mężczyzna, który dawał jej radę. Zrobiono. Zrobiono. Portret. Druga osoba mogła się już zasugerować. Natomiast wszystkie pozostałe. Tym bardziej, bo rozumiem, że tamci psychiatrzy pokazywali swoim pacjentom tą twarz i pytali. Pacjent mógł uznać, że lekarz, terapeuta, osoba, od której często pacjenci się uzależniają psychicznie, tego chce, żeby on to potwierdził. I mogli to potwierdzać, dlatego że psychiatra tego chciał. Ale nie na tej zasadzie to działa, że oni skłamali dla psychiatry, tylko będąc podatnymi na sugestie, sami sobie wmówili, że tego człowieka widzieli. Jest to możliwa sytuacja. Dalej, drodzy państwo, może działać to na bardzo podobnej zasadzie. Przecież, drodzy państwo, przecież. W momencie, w którym to się pojawiło w internecie, i tak dalej, to tylko dlatego, że ktoś nie leczy się psychiatrycznie, to wcale nie znaczy, że takich zaburzeń nie ma. Drugie. Rzeczywiście jest, pewne możli jest pewna możliwość, że jest to fake, fake, fake agencji reklamowej, po to, żeby sama siebie zareklamowała, żeby pokazała, jak świetne usługi yy, świadczy, czy mówiąc krótko, jak silnie oddziałuje na umysły ludzi, bo skoro wmówiła całej masie ludzi na całym świecie, że widzą tego człowieka, no to też wmówi, że jogurt jest dobry albo coś innego, prawda? Rzeczywiście jest to możliwe, choć jak podpowiada moje doświadczenie życiowe z różnymi fejkami robionymi w celach marketingowych, raczej nie robi się tego tak latami od 2006 do 2012 sześć lat. Pamiętam chociażby, na przykład w Polsce była akcja z tym klaunem, bodajże z Koszalina, który tak naprawdę coś reklamował i tak dalej, i tak dalej. To były bardzo głośne sytuacje, ale może pamiętacie, no to one się w kilka tygodni rozstrzygnęły i w kilka tygodni już było wiadomo, o co tam chodzi. Bo ten cel reklamowy musiał być szybko osiągnięty, a tu 6 lat. Strasznie długo. Kolejne wytłumaczenia są już bardziej skomplikowane i bardziej ciekawe. Na miejscu trzecim znajduje się zaburzenia psychiatryczne druga świadomość. Rozszczepienie świadomości. Ta teoria zakłada, że osoby, które widzą tego człowieka, cierpią na rozszczepienie świadomości. Nie wiem, na ile jest to. Kanoniczna teoria psychiatryczna, czyli na ile sama nauka psychiatrii ją potwierdza, ale jest na pewno wielu, wielu psychiatrów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, którzy uznaje za fakt tak zwaną osobowość mnogą, czyli rozszczepienie świadomości. Nawet były całkiem ciekawe filmy dokumentalne mówiące o tym rozszczepieniu świadomości od strony kazusów prawnych. Czy na przykład, jeśli dany człowiek cierpi na rozszczepienie świadomości, czyli tak naprawdę żyje w nim kilku ludzi, którzy mogą mieć różne płcie, pamiętać różne rzeczy, mówić różnym głosem, z różnym akcentem, a także mieć różne umiejętności, czy na przykład, jeśli jedna z tych świadomości popełni przestępstwo, to czy można za to skazać wszystkie świadomości? Także bardzo ciekawa kwestia, dość powiedziałbym przez wielu psychiatrów, w tym szanowanych, opisywana. Można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba, która posiada osobowość mnogą, czy rozszczepienie świadomości, ma tych świadomości tylko dwie. Można. Tak? Dwa to też więcej niż jeden. Przy czym. Jakby kontrolę nad ciałem, czyli jakby świadoma, jest, tylko je, jest prawie cały czas tylko jedna świadomość, która jest nieświadoma tej drugiej. Ta druga świadomość, będąc cały czas niejako w uśpieniu, nie kontrolując ciała, ale zdając sobie sprawę z otoczenia, doskonale wie, w jakiej sytuacji życiowej znajduje się pierwsza świadomość, jakie ma problemy, jakie ma perypetie, Wie wszystko, ale nie może się skontaktować z tą pierwszą dominującą świadomością, która ma kontrolę nad ciałem. W związku z tym próbuje oddziaływać poprzez sny, bo wtedy, gdy śnimy, nasza wola, nasza świadomość jest dużo, dużo słabsza, a więc łatwiej jest przeniknąć. Jest to taka, jakby próba kontaktu. Tej świadomości uśpionej, z tą świadomością dominującą. Wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawa teoria. Kolejna teoria mówi o oddziaływaniu demonicznym. Też ta te, ta, ta, tą teorię troszeczkę już zajawiłem na początku, więc powiem tylko teraz bardzo krótko, to no, wydaje się ona bardzo ciekawa. Jeśli, jeśli jest tak, że. Jeśli jest tak, że demony chcą naszego zła. Demony mogą przenikać do naszego świata. Demony mogą na nas oddziaływać. Demony mogą próbować nas opętać. I demony przy pomocy na przykład różnych przedmiotów mogą próbować wywierać na nas wpływ, to w sumie oraz Wiemy, że jedną z metod dręczenia ofiary ataku demonicznego, podkreślam, że jesteśmy na gruncie spiskowych teorii, jest dręczenie podczas snu, zsyłanie koszmarów bardzo określonego typu, żeby dręczyć ofiarę, żeby się napawać tym udręczeniem, cierpieniem, ale także, ale także żeby no właśnie oddziaływać na nią. nią, to w sumie dlaczego demon, który ma w swojej naturze uzależnianie psychiczne swojej ofiary i działanie właśnie na tej zasadzie, że na początku podszywa się na przykład pod babcie ciocie nieżyjącego męża i deklaruje, że chce pomóc i ta pomoc Początkowo jest jak najbardziej dobra. On daje dobre rady, mówi rzeczy, dzięki którym zaczynają się dziać dobre rzeczy. Na przykład mówi, gdzie schował pieniądze za czasów, gdy jeszcze żył, i nagle to rozwiązuje problemy finansowe ofiary, bo ofiara to najczęściej jest właśnie w kanonie spiskowych teorii, że ludzie, którzy na przykład. Korzystali z demonicznej tabliczki Ouija. Link do niej jest pierwszy i nie opisuję, jeśli nie zapomnę o, do teorii o tym. Ludzie na właśnie wywołują duchy. Myślą, że na przykład wywołali ducha zmarłego męża. Tak naprawdę to jest demon podszywający się pod zmarłego męża. No i ta osoba zwierza się demonowi, myśląc, że zwierza się zmarłemu mężowi, że ma problemy finansowe. I wtedy ten demon, który ma przecież. Bardzo dużą wiedzę, więc wie na przykład, gdzie różni ludzie pochowali kasę. Mówi, że bo ja za życia miałem skrytkę, ja tu i tu schowałem pieniądze. No i taka wdowa, umęczona, cierpiąca chociażby z, no z faktu, że jest wdową, ciężko jej się żyje, potem, potem jeszcze będąca w euforii, że udaje jej się rozmawiać z mężem zmarłym, którego przecież tak bardzo kocha. Widzi, że on jej pomaga. No, powiedział jej, gdzie schował pieniądze, podpowiedział, jak ma postępować. I z czasem uzależnia człowieka, potem przestaje przychodzić, po to, żeby człowiek zaczął wręcz prosić o to, żeby on przychodził, żeby pragnął tego, bo to już jest uzależniony, nie jak narkotyk, tak? Trzeba podjąć decyzję, trzeba rozwiązać ważną kwestię życiową. Ktoś to robił za nas, nie ma tej osoby. Boże, musimy zrobić to sami. Wręcz modlimy się, żeby przyszedł. Czy takie osoby się modlą? Tak, ja nie. Ja na szczęście nie jestem nawiedzany demonicznie, a przynajmniej nic o tym nie wiem. I tutaj jest takie przyzwanie i on w końcu przychodzi i już się trochę zmienia. Już te porady zaczynają ładować człowieka w coraz większe kłopoty. Bardzo często jest tak, że okazuje się, że, e, okazuje się, że to, co wcześniej wydawało się takie super fajne, w dłuższej perspektywie rozwiązuje nasze problemy, w dłuższej perspektywie jednak wprędza nas w kłopoty, na przykład pieniądze, które wybawiły nas od problemów finansowych, bo myśmy, a myśmy myśleli, że to są właśnie schowane przez męża, Okazuje się, że jednak mamy problemy, bo na przykład to była skrytka mafii. I na przykład teraz ta mafia zaczyna przychodzić i sprawdzać, kto im obrobił skrytkę. I są problemy. Albo policja zaczyna, zaczyna węszyć, bo się okazuje na przykład, że to były pieniądze pochodzące z napadu na bank i że konkretne numery seryjne banknotów zostały spisane. I że jest prowadzone śledztwo, skąd my mieliśmy banknoty pochodzące z napadu na bank, więc wchodzimy w coraz większe tarapaty, w coraz większe problemy. Ponieważ jesteśmy już uzależnieni od pomocy tego bytu, to chcemy, żeby ten byt nam mówił dokładnie, co mamy robić, co mamy robić, co mamy robić. I te porady stają się coraz gorsze, coraz gorsze, coraz gorsze. Popadamy w coraz to większe problemy, coraz to większe udręczenie. Tak działają demony. Według kanonu spiskowych teorii. I dlatego jest szczególnie niewłaściwe bawienie się w wywoływanie duchów, a już na pewno, nie przy, na pewno jakieś kwestie związane z przewoływaniem demonów. To jest bardzo, bardzo złe rozwiązanie. A więc skoro tak działają demony, to w sumie czy nie kojarzy wam się to właśnie? Z tą całą historią, tylko że demon zamiast przychodzić do człowieka na jawie, to przychodzi do niego we śnie. I zamiast podszywać się, na przykład, pod zmarłego męża, to podszywa się pod postać ze snu. Kolejna teoria mówi o oddziaływaniu istot pozaziemskich, usiłujących kierować losami Ziemi. Jest taka teoria, której jeszcze nie omawiałem, ale Mam nadzieję, że niedługo go omówić, ale nawiązywałem trochę do niej, tylko w sposób mniej metafizyczny, że do tak zwanych teorii starożytnych kosmitów, czyli że Ziemię od wielu, wielu, wielu lat odwiedzają kosmici i że jedna z tych subteorii mówi, że oni wcale nie odlecieli, tylko przestali nam się jakby pojawiać i że oni starają się starować losami ludzkości. Na przykład według tej teorii to, że, że żeśmy się jeszcze nie unicestwili nie, nie, nie unicestwili poprzez wojnę atomową, ma być zasługą właśnie kosmitów, którzy powstrzymują wszelkie wojny atomowe. Rzekomo nawet teraz to robią. No i tacy kosmici chcą kierować losami świata, chcą Pewien sprawić, żebyśmy w pewien sposób jako ludzkość postępowali. Jedna teoria mówi, że są dobrzy i że chcą dla nas dobrze. Inna teoria mówi, że chcą dla nas źle. To też zależy, która teoria i których kosmitów ma konkretnie dotyczyć, ale z grubsza, z grubsza to się do tego sprowadza. No i przecież jest tak zwana zasada efektu motyla czyli, że nawet bardzo mała z pozoru błaha decyzja może mieć w określonej sytuacji bardzo daleko idące skutki. A więc, zwłaszcza gdy wykorzysta się kilka osób, zacznie się nimi sterować, a w tym wypadku mówimy o wielu tysiącach osób, które są rzekomo sterowane przy pomocy snów, to można. To można no, zmieniać bardzo mocno losy ludzkości, bo nigdy nie wiadomo, co wpłynie na co. Na przykład, e, zwykła prosta porada: nie, nie jedź dzisiaj autobusem, e, zrób sobie dzień dobroci dla samego siebie, e, weź, e, pojedź sobie taksówką. Tak. Mała, błaha rzecz, kurczę. Wydasz tam, zamiast pojechać autobusem, to wydasz tam 10 złotych na, na 10 dolarów na taksówkę, tak? Czy tam w Polsce bardziej 30-40 zł. To jest bardzo ciekawe, że przy obecnych kursach walut to w Polsce bywa drożej niż na przykład w Nowym Jorku, a już na pewno niż w Berlinie. I nie chodzi tylko o ceny, ceny taksówek. Mhm. No i tak, no to jedziesz tą taksówką, tak? Na no jak ty jedziesz tą taksówką, to już zmienia się ta, ta zmiana twojej decyzji. Nie jadę autobusem, jadę taksówką. Wpływa na to, że na świat. No bo gdybyś pojechała autobusem, czy pojechał, to taksówka stałaby na postoju dalej. Ale ponieważ ją weźmiesz, to już nie będzie stała. I na przykład e, przez to może się... Spóźnić do szpitala kobieta, która będzie chciała tą taksówką jechać do szpitala. Przez to, że się spóźni do szpitala, może na przykład, a ona na przykład była w zagrożonej ciąży i poroni. I nie urodzi się dziecko. Dziecko, które na przykład potem by się okazało jakimś zbrodniarzem. Powiedzmy małym Hitlerem drugim. No to ba, czyli z pozoru kompletnie błaha decyzja. Nie jadę autobusem, wezmę taksówkę wpływa na los świata. Podobnie może być jakiś naukowiec, który coś wydajdzie albo nie wydajdzie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zmieniając takie bardzo drobne rzeczy u setek tysięcy osób, można autentycznie bardzo mocno zmienić losy świata i jest teoria, że właśnie różne istoty, te istoty istoty pozaziemskie. Usiłują w ten sposób oddziaływać dzięki technologii na nasze sny po to, żeby zmieniać losy świata. Ale pamiętajmy, że też to te oddziaływanie może być dużo mocniejsze niż tylko takie błaha, na przykład może być jakie studia powinno się wybrać, a to jakie się studia wybierze, może na przykład oznaczać, co potem ta osoba będzie robić w pracy itd., itd. Może na przykład zostanie naukowcem i, yy, i wynajdzie jakiś ważny lek. Na przykład na raka, albo na przykład, zostanie politykiem i doprowadzi do ruiny gospodarczej i zniszczy jakiś kraj. Nazwijmy go Polska. Różnie może być. Dalej. Dalej szóste to jest oddziaływanie pozytywnych istot nadprzyrodzonych. I tutaj są różne wersje, że na przykład istoty z innych wymiarów, duchy przodków. Różne tego typu istoty, można powiedzieć, miało takie przeciwieństwa demonów. Czyli o ile demony miałyby to robić dla zguby osoby, na którą oddziałują poprzez sny, to te istoty miałyby chcieć to robić dla dobra tej, tej, dla dobra tej osoby oraz dla dobra. Całej ludzkości, czyli w sumie trochę tak jak ci kosmici, tylko wersja taka powiedziałbym nadprzyrodzona, nie kosmiczna. Kolejna teoria, która mi się wydaje osobiście bardzo ciekawa, to mówi, że to jest przejaw podświadomości. Teoria ta całkiem trafnie zakłada, że my mamy, zbieramy więcej informacji niż jesteśmy świadomi. I rzeczywiście dzięki głębokiej relaksacji i tak dalej, można sobie przypomnieć bardzo wiele rzeczy, których no nie jesteśmy na co dzień świadomi. I jak i na poziomie podświadowym podobno wiemy dużo więcej, gdyż dużo więcej rejestrujemy, że nasze ciało, nasze mózgi rejestrują pewne informacje, których to świadomie nie. Mm, Świadomie nie rejestrujemy. I tutaj. W tej te I tutaj mówi się właśnie, że o, pewne przeczucia, i tak dalej, to są kwestie związane z oddziaływaniem naszej podświadomości. Sny też według wielu teorii psychologicznych, psychiatrycznych, mają być właśnie pewnym takim właśnie oddziałem pewną taką kwestią związaną z podświadomością, tak, że tam w marzeniach sennych przeżywamy jeszcze raz różne rzeczy, które nas doświadczyły. Często te sny są takie dziwne, bo na przykład są tam pewne wypaczenia, jak to w marzeniach sennych, a również są tam rzeczy, których w sposób świadomy nie zapamiętaliśmy, ale nasza podświadomość pamięta. I w tej teorii ta podświadomość zaczyna się z nami komunikować w sposób dość, powiedziałbym, dosłowny. W sumie czemu nie miałaby tego tak zrobić. Kolejna kwestia to zasada wielkich liczb. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że spytano bardzo wiele osób. Często o dość zachwianej, zachwianej naturze. No jeśli ktoś jest chory psychiatrycznie, no to no tą naturę ma w sposób oczywisty zachwianą. Z ludzi, którzy potem się dowiadywali z tego, o tym z internetu, to też raczej można założyć, że Duża część tych ludzi mogła mieć słabą naturę. I, I tyle. Po prostu pytając bardzo, bardzo, bardzo wiele ludzi, wcześniej czy później się dopytasz, tak? Znajdziesz kogoś, kto rzeczywiście będzie przekonany, że tak jest, prawda? No i ostatnia rzecz mówi o, o tym, Konkretnie się jakby odwołuje do tego, jak ten człowiek wygląda, jest to tak zwany człowiek z twarzy podobny zupełnie do nikogo. To podobno ludzie, którzy zajmują się kryminologią, policjanci, na takie rzeczy wskazują, że czasem są tacy ludzie, którzy wydają się, jak pokazują ją portret pamięciowy. To ci ludzie wydają się całkowicie, wręcz yy, znajomi, że, że pokazują taki portret pamięciowy, na przykład świadkowi przestępstwa, albo, po, po ten, albo szukają kogoś i pokazują to różnym osobom. No i ta osoba mówi, tak, gdzieś już tego człowieka widziałem, a gdzie? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, kto to jest. To no są tacy ludzie, którzy mają taką cechę. To się mówi człowiek podobny zupełnie do Nikogo. I właśnie ten człowiek wygląda jak taki człowiek podobny zupełnie do nikogo. Czyli ma taką cechę, że wydaje się całkowicie znajomy, ale gdzie myśmy go widzieli? No może w snach. Sny przecież mają naturę ulotną. Eee, poza tym, że mają naturę ulotną, to jeszcze mają naturę bardzo sugestywną, i znowu wracamy. Zwłaszcza teraz do tej części, gdy te zdjęcia już się pojawiły w internecie, prawda? Jest taka sytuacja, że widzisz to zdjęcie i dostajesz pytanie, czy widziałeś tego człowieka? No jest taki podobny do nikogo. No to pewnie go widziałeś. A przecież prawie każdy z nas ma jakieś takie sny, jaka postać, jakaś postać kiedyś do nas mówi lub mówiła. Coś robiła, prawda? No właśnie. Kojarzenie faktów, sugestia i działanie na pograniczu świadomości. Bo sny, jeśli pamiętamy, to zwykle bardzo słabo i w bardzo, bardzo e, ułamkach, tak? Natomiast, gdy już zobaczymy to zdjęcie tego człowieka, no to przecież jest bardziej prawdopodobne, że przyśni nam się ktoś, kogo już wcześniej widzieliśmy. Zwłaszcza jeśli o nim bardzo mocno myślimy przed snem, człowiek ze zdjęcia. I tyle, drodzy państwo, piszcie w komentarzach, które z wytłumaczeń wydaje wam się najbardziej logiczne, które z waszym zdaniem jest prawdziwe. Ja tymczasem pozdrawiam i żegnam się. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.